Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na, można by powiedzieć, rzut okiem na Green Hell. Na pewno będę starał się tą grę kiedyś ogrywać. Na razie chciałem zobaczyć, skoro już ją kupiłem w czarny piątek, czy jak to się to mówi, ta okazja, jak ta gra się prezentuje na konsolach. Wydaje mi się, albo i nawet się nie wydaje, brakuje tych w grze tych dodatkowych jakby to powiedzieć, scenariuszy, co są na PC-cie w DLC-kach bodajże. Ale to i tak na razie pieśń przyszłości, może w tym czasie coś producenci dorzucą. Chyba że to jest, a ja o tym nie wiem. Ale jakby nic się to nie rzuciło w mi oczy. Czułość kamery, wygładzanie kamery. Patrzę, co tutaj mamy do ustawienia. Oczywiście gra nie no, na 100% nie wspiera nowych konsol. Czyli nowe konsole jak Xbox Series X działa w trybie emulacji starego Xboxa. Co trochę boli. I może mieć istotny wpływ na grę. Jeżeli producenci na Xbox One X nie odblokowali 60 klatek, to Series X tym bardziej tego nie będzie renderował, obsługiwał. Dzisiaj chciałem tylko przejść samouczek w przyszłości, może jakoś w grudniu rozpocząć tryb jednoosobowy i zobaczyć jak się w to będzie grało. A na razie samouczek, sobie nie przedłużać, zobaczę jaka ta mechanika w tej grze jest. Grę oglądałem na paru streamach u Korla i u Staszka. U kogo można innego u nas oglądać fajne streamy czy tam filmy. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah, you can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Walkie-talkie. No i? A, X. Come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Oh, maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, I guess. The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. No to na początek ta kalipa. Widzę, że samouczek jest początkiem gry, tak naprawdę. I mam wrażenie rybiego oka. Tak jakby było powyżej 95. Rozglądanie. Dobra, ale to mniejsza z tym. Bardziej mnie interesuje, czy uda się napisy powiększyć, bo są kuźwa małe. Napisy wyłączone, no kurde, wyczas. A jakieś większe napisy? Nic nie widzę. Aczkolwiek, sądząc po fontach, to tak jakby była wyższa rozdzielczość niż Full HD. Okej. Postać się porusza dosyć, że tak powiem, z opóźnieniem. Widać nasze ciało, więc spoko. Tutaj już troszeczkę grafika zaczęła rwać. Ale trzeba przyznać, że dżungla spoko wygląda.
Tekstury rozmyte, ale ostre. Znajdź obóz. Dobra, zobaczmy ten notatnik. Oczywiście notatnik na razie się nie otwiera. To hak mu smak. Ale jak na razie wrażenie pierwsze jest pozytywne. Oh, have you tied down the boat? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. Yeah, the place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabohuaka village. Trochę nie jestem przyzwyczajony do tego poruszania. Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Nie jestem przygotowany do tego ruszania, bo wychylam gałkę do przodu i on z takim zauważalnym opóźnieniem rusza. Rozumiem, że to jest raczej taka zagrywka spowodowana tym, że jest to jakaś forma symulacji ruchu. Człowiek też nie od razu z kopyta rusza, aczkolwiek troszeczkę mnie to denerwuje, powiem szczerze. Może to jest gdzieś w czułości na przykład. Czułość XY. To bardziej tak jakby nie czułość, tylko martwa strefa była. Kurde. Nie, to tylko powoduje to, że nie ma wpływu na chodzenie, okej. Tylko naruszanie kamerą. Swoją drogą. A gdzie to było? Może to przestawię sobie. Chyba, że... Dobra, bo nie wiem, czy w lewo to jest szybciej, a nie w prawo. Nie, spowolniłem sobie. Aczkolwiek... Kurde, no dobra, idę. Wolniej nawet jest trochę lepiej. W rozglądaniu, bo oczywiście postać... idzie jak idzie. Dobra, mamy obóz. Zapewne. Fajnie przycina obraz. Słyszę węża. Nie, to nie wąż, tylko ten. Jaszczurki? To jest chyba całe te serce jakieś. A nie, to banan jest. Kurde. Jak pomyślisz, że to może się, nie wiem, zatruć dotykając żabę. Jak to miał... Staszek czy Korle, nie wiem. Dobra, nie ważne. Teraz Jogrom, nie oni. Okej, mamy jakiś tekst. I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto.
Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Hun, get the campfire started, please. War się, dziewczyno, chciałem cię w tyłek klepnąć. Aha. Trzeba przytrzymać i wybierać. Okej. Nie podoba mi się przytrzymywanie. Wydaje mi się, że gdzieś można było to. Aha. Co to? Zobaczmy. A i tak trzeba przytrzymać. Dobra, czyli... No i jak mam to wybrać? Że chcę notatnik? Serio? W ten sposób? Czyli naciskamy przycisk przy gałce, zaznaczamy i naciskamy kolejny raz. A teraz plecak. Serio? To z dupy jest. Powiem szczerze. Wybierz małe ognisko. Aha, i tu mamy a la myszkę. Już widać po kursorze, jak płynnie się kursor przesuwa. Dobra, będę narzekał i narzekał. No ale tak jest niestety. Zawsze pij czystą lub przygotowaną wodę. Mięso, bla bla, dobra. Zresztą jak będę w to grał, to ustawię to na łatwe na początek. Dobra, ognisko bym chciał. Też X-em się wybiera zamiast A. A jest jakby bardziej domyślnym. Okej, idziemy ognisko. Tu można ognisko zrobić? No chyba nie. Większość pewnie tutaj robi ognicho, to ja zrobię. Trzymaj zbóż. Okej. Znajdź narzędzie do ścinania. No to maczeta była. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Oczywiście. Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Puszka do jedzenia. Zdobądź drewno na ognisko. Weź. Skończ budowanie. Jak to się dziabie? Najpierw małe kije trzeba. Jakoś pamiętam, jak inni grali, że się kije albo z dużego kija robiło. Albo zbierało samemu małe. Wypij wodę, nie. Dobra, tych lian to chyba będę miał maksa niedługo. Tak myślę. I teraz pytanie. Ptasie. Gniazdo?
Jak się robi małe kijki? W plecak zagląda? Czy jak? Czyli mam już jakieś małe kije. Ciekawe skąd. A jakbym chciał te kije... Zaraz. A jakbyśmy tak zobaczyli drugi schemat sterowania. Wolałbym bumperem. Otwierać torbę, nie cały czas przyciskiem opcji. Skok X, B kłótni, a akcja B wyjście, okej. Okay. Plecak strzałka w lewo. Rozwijanie menu Y. A jest jeszcze jakiś trzeci schemat? Zaraz, w ogóle by tak trzeba by zobaczyć, tak. Ten schemat... Serio? To jest pod Y coś? Nie, no nie ma pod Y. Jezu. Albo to jest samouczek i ukrywa przed nami. O, cztery schematy. Skok B. Nie, B mi się pod skokiem nie podoba. Schemat trzeci. A skok B kłótni, to już jest spoko. Plecak pod LB. Potwierdź. Chyba, że cały czas był plecak tak. No dobra, mniejsza z tym, zobaczymy. Dobra, a jaki jest wytwórz? Chyba nie mam co wytwarzać, dobra. Ale laguje ta gra. Normalnie jak w Bus Simulator. Małe kije. Gdzie są małe kije? Jak się puszka dorysowała. Pyk, pyk. Kij. Gdzie są małe kije? Tu są, dobra. Tu są. Przypuszczam, że poza samouczkiem chodzenie w takich krzaczorach będzie ciekawym doświadczeniem. Jak się wejdzie na przykład. A. Gniazdo mrówek. Kamień. Nie wiem po co zbieram. No te grzybki, pamiętam. Korla jadł chyba na zatrucie robakami. Przynajmniej pogoda mi się chyba nie ściemnia. W sensie wieczór się nie robi. Ale ja pierdził znaleźć tu coś w tych krzaczorach. Z drewna to graniczy z cudem. Gdzie ja wlazłem? Jakieś małpy, kuźwa. Właśnie, mogę ścinać? Po coś?
I co mi to dało? Długi kij. Kij, dobra. O, przetwórz jest. Kujo. I co to mi daje? A, małe kije mi daje. Kurde. No, trzeba się niestety tej gry pouczyć trochę. Tak więc przejdę samouczek. Odłożę na 3-4 tygodnie. Wrócę do niej. Wszystkiego zapomnę, ale spoko, przynajmniej może ktoś zobaczy, jak ta gra kijowa działa, żeby nie kupować na nowe Xboxy. Bo raczej bardzo ścina. To nie jest płynne. Mam nadzieję, że producent gry się postara i coś zrobi z tym. Aczkolwiek ta gra już miała tak dawno premierę i nic z tym nie zrobili, że wątpię. Ale zawsze mogę napisać do nich, może mi odpiszą. Czy planują? Może jak te dodatki zrobią, tą Amazonię, coś tam. To co na PC-cie wyszło, poza jakby kampanią główną. To może przy okazji ulepszą silnik, żeby obsługiwało nowe konsole. No dobra, brakuje mi kijów. No dobra, ale kijów to ja na pewno nie wytworzę. A weźmy, zetnijmy to cudo. Chyba, że to nie dam rady tym... Nie, dało radę, dobra. Kłoda zwalona, jak to niektórzy mówią. W sumie nie. Tak, wiem, że można pociąć. Nie chciałem podnosić. Dobra, mamy chyba maksa. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Można tym rzucać? Można. A jakbym nie chciał tym rzucić? Aha, dobra. Okej. To jest plecak. Czyli mam podpałkę z tego, co widzę. Tak, dobrze mówię. To co kładę tutaj gdzieś? Kurde. Rozwinisz. Zajrzyjmy zatem do notatnika. Bo jak żeby inaczej. Kiki tutaj. Tak, to? A, to grzyb podniosłem. Świder do rozpalania, ale jak się robi ten? Kurde. Aha. Kij lub deska. Mały kij. A ja mogę to zrobić? Czytaj wszystko. Wybierz. Kij, mały kij. I co, ja nie mam tego?
Aha, wytwarzanie. Jezu, to na padzie to masakra będzie. Jak coś trzeba będzie szybko zrobić. Wytwarzanie, tak? Czy jak? A podnieś. I co tak mam zrobić? I co? Okej. Okay. Już? Jak to się tu wytwarza? Nie można połączyć przedmiotów, poszukaj innej kombinacji. No. Kuźwa. Co ja kuźwa robię? Usuń, trzymaj, wejdź. Dobra, plecach schowałem się. Z tego chyba była deska kiedyś, pamiętam, jak się przetwarzało. Czy się mylę? I co ja zrobiłem? Mam deskę. I kije też mam, dobra. Rozwiń, wytwórz. Co mały kij wezmę? Będzie cool? Ta. I need to find something dry. Użyj. Serio? Sorry, jakbym nie oglądał filmików, jak inni grają, to bym nie wiedział, że tak mam zrobić. Chujowy samouczek. Gdzie to ognisko? O, Mia! The fire is burning. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Odpowiedz przez krótkofalówkę. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time, we need to pay attention to the slightest details. Last time, I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Dzień trzeci. Przeszukaj namiot. Teraz poznamy mechanikę deszczu. Serio? Generator marnujemy na wentylator? Okej.
Notatka. Czytaj. Jestem w wiosce. Wołaj mnie przez radio, gdy się już obudzisz. PS. Mam dla siebie mały prezent. Całuję Mia. Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Podnieś prezent ze stołu. Dyktafon? Recording number one. So, I'm on the expedition with my wife, Mia. Hey, Mia, say hello. Oh, hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahaka tomorrow. Jabahata. Z którego stołu? A, zegarek. Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins day one. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. To trochę jak ta moja waga Xiaomi, co mi podaje, ile tłuszczu mam i w ogóle, ile białka zjadłem, ciekawe skąd. Kurde, jakoś tak prawym tabem zegarek. Piękni jesteście. Nie wiem, powiem wam, że ten samouczek jest moim zdaniem z pupy. Nie wiem, czego on ma uczyć. Ale niech i tak będzie. I co, wszystkie batony podniosę, to jest to wyzwanie? Przeszukaj namiot w poszukiwaniu czegoś pożywnego. No może byście jeszcze podpowiedzieli, czy mam, może tego batona muszę zjeść, nie? Czy jak? A, plecak to możemy... Tak. Może to chodzi, żebym zjadł tego batona. Super. I gra oczywiście to wytłumaczyła, że mam zjeść batona. Nichuja bym się nie domyślił. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. No i? Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right.
Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Sprawdź tablicę korkową. Rozumiem, że to. Ssaki lasów deszczowych. Sowna żaba. Która truje. To wiem. Szabono. Myślałem, że szambo. Świetnie. Mamy wąże. Rosną na północy obozu. Wystarczy wpiąć się na skałę, a znajdzie się ich tam mnóstwo. Tytoń, dobra. Na północ. Na północ mi zegarek pokaże pewnie. I tu od razu bym wziął jednak. Zegarek na stałe, tak. A resztę jeszcze zobaczę. Nie muszę klawisza trzymać. Czyli północ mamy tam. Ciekawe, czy jakąś pijawkę dostanę, jak wejdę do wody. Dobra, się pobawiłem. Czyli na północ i trzeba na górę wejść, okej. Piękna lina. Przynajmniej jako takiej staminy się nie traci. Aha, kumanczacze. Fuck me. Fuck me. Mia. Okej. I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Przytrzymaj menu kołowe i się obejrzyj. Może sobie ten. Ptaszka też obejrzysz. Kończynne. Boże, ale to z dupy jest. I co? No widzę, że coś mam. Ale to strasznie pogibana gra będzie. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Yeah. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Okej. Molinaria. W notatniku. Liść molinarii. To jest nieznany grzyb. Okej. Super. A jak molinaria wygląda? Gdzie? Gdzie to się patrzy? Ja się pytam. Mapa. Dobra. Żółte coś. O, to chyba to. Maczeta w dłoń. Tak? To się jakoś tak robiło? Czy ja? Okej.
Okej, mamy molinelię. Orzech wezmę. Czemu miałbym nie wziąć? Okej. A jak to się robi? Ten bandaż cudowny. Gdzie to się bandaże robi? Serio? To chyba jest budowanie. No, tak się zakładki zmienia. Kuźwa. Liść mulineli. Jako bandaż? Po prostu? Okej, otwieramy plecakos. Liść mulineli. Okej, rozwiń. Wytwórz chyba się wybiera, tak? I tak po prostu? Nie da się więcej robić? Naraz? Tylko po jednym? Jezu! Po cholerę mi przetwarzanie było. Dobra, walić to. Czyli co? Teraz mam zabandażuj ranę. Tak. Inspekcja, rozumiem. To była to. Obdoracamy plecak. Podnieś. Jezu. Jak to trzeba będzie robić jakoś szybko, bo się będzie umierało, to nie widzę tego. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Like hell. Aww, pobrecito mio. Imagine I am hugging you now. Właśnie się tak powiedzieć. Na pewno kuźwa lepiej. Yes. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. O, brato, 32 dzień. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! Czyżby koniec samouczka? Czy jak? Znajdź Mię. To chyba koniec samouczka, czy jak?
fajnie. No i uciekł do dżungli. Spoko. Czyli samouczek, rozumiem, zaliczyłem. Cool. Czyli co? Małe podsumowanko. Tak? Hello. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? No i cool. Samouczek zrobiony. Czy podsumowując, no, gra wciąga. Samouczek swoją drogą z dupy. Nic nie uczy, moim zdaniem. Jakbym nie oglądał streamów innych graczy, to bym nie wiedział, jak poszczególne rzeczy robić. A w przyszłości tym bardziej nie będę dużo rzeczy wiedział. Znaczy bym nie wiedział, ale że się naoglądałem Korla i Staszka, to wiem mniej więcej, co się robi. Aczkolwiek nie wszystko pamiętam. Co do kwestii technicznych, no, gra klatkuje niemiłosiernie momentami. Szkoda troszeczkę jednak, że twórcy nie wypuścili jakiegoś patcha, chociażby lepiej wspierającego nowsze konsole. Nie mówię już o jakichś ekstra efektach graficznych, czy tam, nie wiem, wysokiej rozdzielczości, 60 klatkach i takich tam bajerach, ale przynajmniej żeby nie rwało tych 30, kurde. A tak gra na szybkiego chyba śmiga po prostu tej kompatybilności wstecznej z poprzednią generacją i jest jak jest. Może być tak, że ta gra lepiej działa na starych konsolach niż na nowszych, co jest swoją drogą dosyć chore. No i strasznie menu jest, klawiszologia jest strasznie poplątana. Ale to myślę, że to jest kwestia po prostu paru godzin w grze i wtedy już będę śmigał po tych przyciskach jak, no, jak na klawiaturze, ale teraz to, że tak powiem, zrobienie na szybko bandaża i nałożenie na ranę, w ogóle wybranie jakby prawej ręki, czy lewej nogi, czy tam, nie wiem, prawej nogi i obejrzenie, to jest jak na razie dla mnie masakra. Te rzeczy, niektóre trzeba robić bardzo szybko, bo się po prostu zdrowie traci i się zemdleje, a jak się zemdleje, to koniec gry. Ja już widziałem po sobie, jak ten bandaż na przykład wytwarzałem, że nie wiem, z dobre 5 minut mi zajęło, to w tym czasie bym chyba w normalnej grze, nie wiem, z 3 razy umarł. Ale to wydaje mi się, że to jest kwestia opanowania po prostu technikali gry. No. Do gry myślę, że wrócę przed gwiazdką jakoś, no, przed Wigilią. Jak pokończę Alana Wake'a, Crysisa dwójeczkę, tak myślę, no. No chyba, że coś w międzyczasie, jakiś nowy tytuł skoczy. Miałem Farminga nowego ogrywać, ale stwierdziłem, że no, trochę ta gra przydroga, a też nie wiedziałbym, jakbym miał serię poprowadzić, no ale to temat na inną rozmowę, czy jakoś tak. Na pewno do Green Hella wrócę niebawem,
ale takie pierwsze wrażenie, znaczy strony technicznej słabe, od zawartości dużo lepsze. Tylko brakuje jeszcze tych bajerów, co ma PC, czyli opowieści Amazonii, czy jakoś tak. Tutaj widzę tylko ten główną kampanię bez tego dodatku. A nic w sklepie nie widziałem, żeby było coś do dokupienia. W każdym razie kończę już ten przeglądowy pierwszy odcinek i zapraszam na coś innego na moim kanale. Dzięki zatem za obejrzenie. Hej.